Halo, halo, widzimy się w kolejnym odcinku z Lola. Sorry, że nie było odcinków długo, ale zrobiłem sobie przerwę od Lola i też tego Wika grałem. Ale teraz wracamy i nadrabiamy straty, czyli parżymy 17, czyli tydzień temu ten parże, czy już 2 tygodnie temu, już nie pamiętam nawet, a dawno temu i pan Smok dostał zmiany. Byłem na forum fanatyków Smoka i większość ludzi ma mieszane uczucia do tych zmian, mówią, że to jest takie, no taki nijaki jest ten Smok teraz. Że zabili jakoś jego mechanikę, tam mówili, no bo jest dziwny trochę, bo na W to już chyba... Już było w tym patrze poprzednim, że teraz na 3 sekundy tylko te takie gwiazdy rozprasza i potem one zawsze wracają, ale zawsze jak je rozprasza i jak wracają, dostają movement speed dodatkowy. Plus na Q cooldown spada, na W też cooldown spada, chyba są 2 sekundy na ostatnim poziomie, więc tym można spamować w miarę. To jest dobre. Na Q zwiększyli chyba, jeszcze przeciwniki na W zwiększyli, na Q zwiększyli też chyba obrażenia. To już w wcześniejszych patchach było, że te Q może tak z metra komuś odwalić, nie? Od razu aktywować. Nie można tego zdarzać, jak ktoś ci na ryju stoi. Fajne, że ta galaktyka teraz szybciej biegnie za wami. Leci. Boże, to jest na serio rynek, to nam idzie? Pod piorunek sobie gramy. No bo jak mamy ten dodatkowy movement speed, to nie ma co grać tego face trasha. A nie, że muszę na rynek to nagrać na midzie. Co to są za te... Jakieś meta piki. Żeby zniszczyć Aureliona. No ja będę pizgać, no nie poradzę na to nic. Muszę go spańszować, bo potem we mnie wjedzie na trzecim poziomie, jak nie na drugim. Na tego miniona zmisowanego nawet muszę to zrobić. Fajnie go pizgał nawet z tego W cały czas. Dlatego mi się piorun podoba. Bo jest w miarę agresywny. Dobra, ma pół HP. O, ma Ignite'a? Da, ma Ignite'a. Komany nie mam, widzę. Ale tak to fajnie działa. Tam jest misio w dżungli. Misio nie ma flesza. Muszę go teraz powokować, mam idealną pozycję do tego. Nie. Kurde, zabiłbym go Ignite. Nie wiedziałem, że mi Thunder wrócił. Kurde, Ignite go chyba zabił. Ale musi do bazy wrócić. Mi się to na razie bardzo podoba. Nie, katapultu, nie niż mi tych rężów, proszę. Dobra, jest. Misiu mu jeszcze nie pomoże, jest za wcześnie. Teraz może Misiu wyjść z dżungli zły. Niech mu się wszystko to ładnie poniszczy. Od razu... Nie, kurde, nie ten spell. Nie grałem w LoL'a tydzień, więc mnie nie bicie, jak będę lamić albo coś, proszę. Proszę, nie bicie mnie w komentarzach. Idzie już to z góry Renekton. No troszkę expa tam stracił na pewno. Właśnie wcześniej mi się wydaje, że lepiej puszało. To co takie dziwne jest trochę. Wejdzie we mnie? Nie zabijesz mnie przecież. Czemu on wyszedł z turę ranger'a? Trafiłem go z tego czy nie? Ale to było rak... Co? Widzieliście? Ten ktoś się przesunął podczas stuna. Widzieliście to? I wracam do League of Legends i już się coś takiego dzieje. On dostał stuna pod wieżą, jakby z niego się przesunął, tak to wyglądało. Nie wiem, dziwne to było sobie na replayu, zobaczymy sobie, możecie cofnąć. Bo przedaszował, zrąbał dasza strasznie, za głęboko wjechał. Czy tam flesza, nie wiem co on zrobił w sumie, co to było. Ale za wieżę wjechał i dostał hita. I go jest misia zabija, super, to ja mogę puszować teraz znowu. Tu mi dużo mi zadał, nie? Na całe te swoje combo, to był trzeci poziom to był. O, chwila prawdy. Nie ma bata, że to dobije. Liczcie kanony zmisowane. Czy Aurelion jest taki, może nie problem, ale jest to postać, którą trzeba mieć zgraną, że tak powiem. Aureliona widzicie raz na 100 gier, ale jak go widzicie, to jest jakiś kozak, ziomek. Tak zawsze tak miałem. Nie wiem, czy też tak mieliście. Nie, idziemy w pistolento, na pewno idziemy w pistolento. Mano, będą problemy, bo sobie wziąłem ten rewolwer, ale dzięki temu mogę spizgać tego Renektona jeszcze. Też chyba niepotrzebnie flashowałem, bo mi się nie miał flasha z tego, co patrzyłem wcześniej. No, ma z Ghostem gra. A potem będzie problem, jak mi na linię wjedzie. Ale w sumie to dla Nasusa jest plus, bo Nasus woli chyba na Akali grać, mi się wydaje, niż na Renektona. Bo Akali jest fakt, jest mocna, ale ona nie jest aż tak, nie jest tak lane bully jak Renekton, więc nie wiem, że może tak się zesłapowali. Bo ja to przeżyję, bo jestem ranger zawsze, nie? Chyba wygramy nawet, szczerze mówiąc. Fuck, jak ona tam trafiła? Sorry, kurde.
On no, zabrakło malutko. Ale tripla sobie zrobiłem fajnie. Triple z gwiazdek, pogers. I dobra, Broken Aureliona. Idę zaraz na forum fanatyków Aureliona i napiszę, że ciomki, co wygadacie. Ja tu je po jednej grze jestem Aurelionem. Nie no, on zawsze miał te DPS, nie? Czyli damage per second tak zwany. Nie był aż takim super nukerem, mimo że ma takie spele do nuka jakby. Boże, ja mam na książkę całą, ale super start. To cofamy, bo książka jest super. Ja grałem oczywiście Thundera, Electrocuta Thundera, nie wiem, ja cały czas Thunder mówię. Leczenie i bucik i tutaj przyspieszenie na timer w doniku. Wiem, że jest Phase Rush, nagrało się wcześniej, ale tak jak mówię, nie wydaje mi się, że taki super ten Phase Rush. Bo wam może obrażeń zabraknąć, a macie tutaj moon speed dodatkowy z W właśnie. Jest niby 40% i tylko decaying, czyli tak spada z czasem na 1.5 sekundy, ale nie wiem, czy potrzebuje więcej moon speeda. No to jest problem, jak bije 6 Akali, to ona na combo zawsze zabije. Nie wiem, jak to Riot chce naprawić, bo widziałem, że planują nerfy po tym patchu, co będzie na Watcha. Jestem teraz Omega strong. Fajnie wave clear ma. Ten kula będzie teraz tylko spadać jeszcze. Mam redzika. O, piźnięcie z pistolenta go bije. Musiał zdaszać, albo umarł. Nie mogę go chyba szybciej reaktywować. Jak przyjdzie, boli mi się to odepchnięcie zerki, muszę pamiętać. I to zawsze, to odepchnięcie zerki zawsze zrzuca na ten dłuższy zasięg z tego. Na dłuższy zasięg z W, o tym warto pamiętać. Dobra, miniona stracił przez takie połkowanie. Ja nie wiem, czy teraz nie powinien bardziej mu basic'y wkładać, jak mam tego reda, niż te W aplikować. Trzeba patrzeć, jak bijecie tak powierzchnią, to patrzcie na tower hity. Jak leci, to wtedy może, jak tak zaczyna lecieć, to ten możecie zaatakować, bo nie zbierzecie aggro. Nie, Vector ma po linii. Ten triple go dobił już po prostu, nic na to nie poradzę. Chciał skontrować, ale za dużo na level 1 stracił HP. No nie wiem, ten ich... Bo to jest chyba swap był, nie? Nie wiem, co oni zrobili. Nie podoba mi się w ogóle ten ich swap. Akali by na mnie przeżyła, chociaż jest pod Conquerora, bo jakby grała pod Fleetwurka, to by mogła jeszcze się wyleczyć na tej linii. Bo też bym ją pizgał tak samo jak Renektona, nie? No bo to trzeba abuzować takie postaci w Willi. Czy w sumie no, nie wygrałem tego, bo dalej mnie może wybombić na szóstym, ale no już będzie to dużo cięższe niż normalnie. Boże, już mam na tego rewolwera. TE dostało fajne zmiany, ale jak się maksuje, bo ten zasięg zwiększyli. I szybkość lotu, ale to się ostatnio maksuje, nie widzę sensu tego maksowania szybciej. No i teraz relajka, bo relajka to jest core przedmiot na pewno. Mógłbym sobie to armorka dokupić. Jest mi z nami, gdzie ziomki. Czy można Roa grać zamiast tego? Nie, CDR-ów to nie daje. Roa jest super przedmiotem, ale CDR-ów nie daje. I tak jak zawsze patrzycie sobie, jak sobie porównuję do tych przedmiotów, który się składa właśnie z tego kodeksu całego za 1300, co manę daje. To nigdy, to bardzo rzadko wypada Roa, wypada lepiej. A myślę, że to będę puszować i latać po liniach będą spuszowane. Bo praktycznie na jedno W puszuje całego wave'a. Bot się teraz puszuje na przykład. Tylko sam nie dam rady, więc to jest zły timing trochę teraz. Jakby byli pod wieżą, to byłoby super. Mogę tego Renektona jeszcze spróbować spizgać. To fajne combo, full combo mi zrobił. No, dalej mimo wszystko to jest Renekton, muszę o tym pamiętać. Muszę uważać na flash, ale jak dobrze zagram R-kę, to mnie raczej nie powinien zabić. Bo jak dobrze dostajmuję, to nie będzie mieć drugiego dasha nigdy. Tutaj schodzi do dżungli, pójdziemy za nim. Bo tam Misiu też wydaje mi się, że jest... Spóźniony był? No jaki bot do bazy wrócił, to spuszuje Renektonka i możemy się bawić. Teraz nic nie może zrobić już. Fajnie, że miniony zblokowały. O kurde, to mi trochę ograł. Żyje tego Ignite'a? Tą płotą? Tak. Myślałem, że go TW dobije zanim R-kę odpali. Więc to było takie trochę risky, no. To nie było najmądrzejsze zagranie, ale jakoś przeżyłem.
Ta pasywka mnie uratowała z tego drzewka, że poty są instantowe. Wezmę buta pod penetrację, nie? Bo jestem jedynym magiem. Widzę, że tu proponują w sklepie te buty trójki. Swiftnessy. Ale nie wiem, no niby to mówiąc jest fajne, ale nie mają aż tyle slowków. Mam dwa slowki mają. Z nami i... nie no, Volibear jeszcze ma. I chyba... Kuakali też luje na tym? Na tym sto tego? Uuu, teraz koleżanka podaszowała. Czemu tutaj zdaszowała, nie tutaj? Wydaje, żeby uciekła, jakby w dół zdaszowała drugą merko. Dobra, jak już wygrywa ten Nasus na to Akali, to się nie martwi o tą grę. Tylko ja muszę przestać takie głupie rzeczy robić. Myślałem, że go zniukuję, wiecie, jak sfreszuję i wezmę Hextech'a. Po prostu trzeba było na flesza poczekać. Lucky timing trochę, że tam gra jest do dżungli wchodzi, a Volibear na bocie. Zimny hitbox mają te gwiazdy. Czasami tak to trafi idealnie, a czasami dupa. Nie ma R-ki teraz, Ignite'a nie ma, więc to jest plusik dla mnie. Widzieliście, że on mi jest w stanie zadać dalej. Pół HP mu wziąłem na combo, ładnie. Tak się w minionach teraz zwiksował, idzie woli mi. Uuu. Jak miał relajki, to było dużo łatwiej takie coś zrobić. Z tej lajki to się obsa. Ale jak go trafię z Q, to go na Ignite zabijam już. Ładnie. A i większa, duża zmiana jest taka, że już ten, że teraz się nie kończą te. Że kulki już się nie znikają, nie? To jest bardzo duża zmiana, o tym zapomniałem wam powiedzieć. Dziwnie chodzi strasznie ten po nim się, bo to na Akali, dobra. Że kulki, bo wcześniej było tak, że jak dostałeś się z CC i to było jakieś tornado, dżany, cokolwiek, po prostu tam te kulki znikały, już nie zadawało obrażeń, a teraz zawsze są. Więc to jest na pewno cholernie duży buff. Bo to też pamiętam, jak czasami się tam grało tym rolnym, to wkurzało, zamieniają się. No w sumie mądrze, bo ten ma nawalone tych rezistów, ten. Pytanie, czy on się chce zamienić ponownie. Ja mam teraz trochę HP więcej. Ale dalej mi pewnie, ale w sumie, jak dobrą Merkę zagram, to mi ta Kaling z tego Executa nie uderzy, albo jej zabraknie range, żeby mi uderzyć. Po prostu muszę w nią celować po jej pierwszej Rce. Wtedy nigdy już do mnie nie dobiegnie, chyba że będzie miała E. Teraz za niedługo się Warcy zaczynają też, nie? Za miesiąc. Pod koniec, początek października już te play, te inne to są. Dobra, nie ma Rki z tego co widzę. O, starszy brat Nasus tam chyba lepiej mu idzie. Nie dam rady, no z misiem. No, tego kutak nie mogę puszczyć, bo to się do tyłu, to nie ma sensu. Zabiło mi to serio? No bursta takiego dużego nie ma na tym rejon, to Erka zawsze pamiętam, że była tylko praktycznie do tego, żeby te... Czemu też taki build ma dziwny, że go nie jest to burst build? Myślałem, że ją z piorunem zabije. No dobra, mam wieżę, na razie jest 5-12, jest super. Mogę się zamienić z tym Nasusem, jak on ma problemy, bo ja tego Renektona wykajtuję. W sumie Graf też tam dostał ze 150 golda za te asysty na tym midzie. To był ping, wiem, ale... Lewie, że jest ważniejsza, sorry. Już jeszcze Kayle dostała zmianę w tym patchu. Nie wiem, nie chce mi się tą Kayle grać jak cholera, ale chyba wam też ją nagram pewnie. Nie jest to mój typ postaci po prostu. No smok jest ten... No jest satysfakcja, jak on te usiądzie. Jak ładnie będziecie galaktyką operować. Tylko on właśnie na tym pierwszym poziomie, no patrzcie, do połowy mapy leci i ten mówię, przecież jest taki se. Więc nie można takiej super galaktyki zrobić. Nie gonią cię już, co? Misiu tutaj taki trochę zagubiony jest. Oj, Lucianku. Nie mają szans. Znowu mam tego Reda z tyłka tak zwanego. Ale ta Zyrka ładnie bije. Masz ma Leandry.
Więc tam się stało, że już Leandry ma Tazyra, ale fajnie musiało być na tej linii. Dakraszują to, ja nie wiem, czy to jest takie super. Znaczy jest to dobry przedmiot, nie, ale warto go mieć, ale nie wiem, że tak szybko. Nie wiem, czy lepiej jakby penetracji nie zraszowała, po prostu ona by była w stanie tego Luciana wymobić na combo tak bez żadnego problemu. Ja mam już lajka w bazie, ale trochę tutaj gridujemy, będąc pod tą wieżą. Mam flasha, mam ulta, więc... A, się zesrał ten Renekton. No bo Mimir chciałby wjechać, ale on nie może, no po prostu on nie może wjechać. Dostanie CC na Ray od razu, wziął tego i tego, no... Ghosta i nie jest w stanie nic dodżować. Renekton jest slitowany, to mówię, tą walką na midzie. Po tej jednej śmierci jeszcze myślę, że tam... Nie, potem też był slitowany, bo pod wieżę wlazł. Jakbym nie dostał tego Hita, no to by nie umarł. Lecimy tutaj, Galaktyka zaraz. Siema, ja będzie pan smok. O, ale mamy tyle slowków, że nie da rady uciec. Grać sobie teraz stripla zrobił. Nie no, stomp się z tej gierki zrobił, ale to widzicie, jedna akcja nam idzie tak naprawdę. I ten Grace raz Volibera w dżungli zabił, z tego się taki snowball zrobił. I na bocie był ten Grace też, tego co widziałem. No asyst, no tak nie fajnie wychodzi z krzaczka trochę. Hej. Ej, trafiłem w stunę. Ja sam chciał cofnąć w ogóle i zobaczyć, jak z tym lajką to działa. A w sumie nerf lajki, ten który był chyba już półtorej roku temu, też za trochę Aureliona zabolił. Nie, bo to był nerf na niego. Tak czy nie, bo nas slowuje. Dosyć zawsze 20, a wcześniej to inaczej działało jakoś, że z różnych... Ojej, zostawiłem go. Dobra, no walić go, nie wiem co on tam robił. Że z różnych źródeł inaczej slowowało. Wiecie, że na przykład jak była jakaś dota, to slowowała mniej, że jak był single target spell, to slowowało więcej. I wtedy chyba te W się, te W ogromna się liczyło jako single target. Co chcemy teraz złożyć? Morello mógłbym złożyć, no jest parę przedmiotów. Myślę, że Morello się przyda. Mają trochę healka. Te Wensy, ale to dobrze, dobrze. Gra się wyrówna troszkę. Ja mogę tam polecieć zaraz. Ten co wjechał. Patrzcie, jeszcze tam Akali zabił. Przeciwnicy to widzą, czy nie? A nie, ja tu z moją galaktyką przyjechałem. A nie dogonię. Kiedyś miał ten taki pasyw i to chyba ten pasyw cały czas działał. Ona tu została, patrzcie. Nie chcę Erki na siebie marnować. Przejechana została. A zrobiła błąd, bo na wizji zaczęła cofać w krzaczku. Tak się nie robi. O, nie trafiłem, o kurde. To trochę gorzej, że nie trafiłem z tego ku. Dobra, no jedna śmierć musiała być jakaś. No nie wiem, no ten smok, no fajny jest na początku, naprawdę fajne obrażenia na tej linii może zrobić. Może go jeszcze raz nagram pod jakiegoś bursta. Ja się z wami żegnam i idę Kayle nagrać, papatki.